Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w programie Wielcy Humanie. Ja jestem, no bo przyszedłem, a moim dzisiejszym gościem jest człowiek, który perfekcyjnie zrozumiał mechanizm kreacji. Mechanizm, z którego jestem najbardziej dumny, czyli ewolucję. Szanowni Państwo, Karol Darwin. To jest fascynujące. Pan rzeczywiście ma brodę. To znaczy, ludzie... mówią, że wygląda na przyklejoną, ale to nieprawda. W sensie, coś z nią nie tak, czy... Nie. Wszystko w porządku. Po prostu wszyscy na ziemi uważają, że pan ma brodę. No może dlatego, że faktycznie ją mam. Najpewniej. Czy byłby pan uprzejmy mi troszeczkę rozjaśnić sytuację, bo trochę w tym wszystkim się gubię. Pan jest stwórcą wszystkiego, tak? Tak. Ale ewolucja jako tako też istnieje, tak? Tak, ja ją wymyśliłem. Czyli Adam i Ewa nie istnieli. To była tylko przypowieść, że wszystko jest winą kobiety. Tak? Nie. Oni akurat istnieli naprawdę. O. To przyzna pan, że to nie brzmi, jakby to miało jakikolwiek sens. No albo ewolucja, albo Adam i Ewa, prawda? No tak. To się może wydawać troszkę skomplikowane, no ale to jest tak. Ja od zawsze chciałem mieć więcej niż dwoje ludzi, ale nie spodziewałem się, że Sławek mi to wszystko rozdupcy w ciągu pierwszego tygodnia. Więc po kolei było tak. Sławek skusił Ewę, Ewa skusiła Adama, potem ja wyrzuciłem ich z Edenu, no bo jakby nie patrzeć, złamali regulamin. I oni chodzili sobie po świecie, polowali, mieli dzieci, te dzieci miały swoje dzieci i tak dalej. A ja 88 kilometrów dalej stworzyłem park ewolucyjny, do którego wpuściłem małpy, które wyewoluowały w ludzi. Ale jako że nie chciało mi się czekać tych kolejnych miliona lat, to po prostu przyspieszyłem wszystko i w przeciągu 100 lat potomstwo Adama i Ewy oraz te małpy, ludzie małpy, spotkali się na jednej płaszczyźnie i mogli już sobie chodzić, grzeszyć i mnie denerwować. Fascynujące, czyli można powiedzieć szachmatateiści. No można. Panie Karol. A co z innymi bóstwami? Starymi bóstwami, egipskimi, greckimi, sumeryjskimi, z pradawnymi bogami? A co z nimi ma być? To też był pan? No... A może rozmawiam teraz z potomkiem Ra i Falafela? No tak, to też byłem ja. To znaczy my, wszyscy w niebo, bo się przebieraliśmy w ramach poszczególnych epok. A pamięta pan, jak to się wszystko zaczęło? Co było na początku? Tak, na początku był chaos. Chaos. Czyli? No takie biuro mieliśmy i tam pracowaliśmy wszyscy. Biuro? A ma pan z tego okresu jakieś zdjęcia albo pamiątki? No tak, znaczy tak. O. O, proszę bardzo. Matko naturo. Fascynujące. To pan? Tak. A to? Sławek i Basia. A to? Anubis i Afrodyta. A to? Hades i drukarka. No dobrze, ale skąd się pan w ogóle w tym biurze wziął? No, nie wiem. Znaczy, nie wiem, to trzeba by górę zapytać, ale jej to niestety już od dawna nie ma. Rozumiem, że poszła do... Mahometa. Gdzie? Nigdzie. Podsumujmy. Pan jest realny, czyli góra także jest realna. Skoro wszystko pochodzi z Pana, to analogicznie Pan został zrodzony z góry. Czy tak? No, ja nie wiem. No bo tutaj, proszę pana, mamy bardzo niepokojące wnioski. Ja nie chcę pana przestraszyć, ale najprawdopodobniej żyje pan w symulacji. Ale jak to? Jest pan nieśmiertelny. Nie wie pan, skąd się pan tu wziął. Nie wie pan, co było wcześniej, co było przed górą. W dowolny sposób może pan manipulować materią, życiem. Więc wypisz, wymaluj. Symulacja. No ale zaraz, to znaczy, że co? Że ja nie jestem prawdziwy? No to jest tylko teoria. No ale wszystko wskazuje na to, że tak. Ale jeżeli ja nie jestem prawdziwy, no to pan również nie jest prawdziwy. Nie. Ja pochodzę od małpy. I ja mam na to mnóstwo dowodów naukowych.